O proszę, kolejny. Wow, tu ich jest sporo. Wow, coś tutaj bije w te drzwi. Wow. Pytanie, co tam jest? Czołem ludziska, z tej strony Staszek, gramy dalej w Inside. Wchodzimy przez te drzwi, które ostatnio byliśmy w stanie otworzyć. Byliśmy w stanie otworzyć, tylko skończyliśmy właśnie przed tymi drzwiami ostatnio. Teraz widzę, że nie ma możliwości wejścia do nich, więc może ten kabel nam się przyda tu. Albo jakiś inny sposób, żeby je otworzyć, bo widzę, że... A może trzeba... dobra, trzeba było po prostu pchać. Wow! Wow! O kurde! I od razu po wypchnięciu tych drzwi... Zobaczcie, spadliśmy gdzieś na dół, znowu do jakiejś, kurcze... do jakiegoś bunkra. Kto tu jest? Ja mogę to podnieść? Niezbyt. A tam jest jakiś człowiek, więc prawdopodobnie będę mógł znowu władać jego umysłem. Słusznie zauważyliście w komentarzach, że jak niszczyliśmy te miny, durszlaki i satelity, to wyłączała się władza nad umysłami, tak? Więc być może, jak zniszczymy wszystkie, to uda nam się na przykład uratować całą ludzkość, prawda? Może to byłoby całkiem możliwe, tylko teraz zastanawiam się, gdzie ja idę. No, idę przed siebie, tak? Tam przecież cały czas zostawiłem jednego gościa ukrytego. Nie mogę tego ruszyć, widzę. Chyba, że muszę popróbować parę razy. Kolejna rzecz, z którą nie jestem w stanie nic zrobić. To interesujące. O proszę, kolejny... Wow, tu ich jest sporo. Wow, coś tutaj bije w te drzwi. Wow. Pytanie, co tam jest? Może zaraz się przekonamy. 19. Okej. 18. Czy to pokazuje... Nie, zaraz. Wydawało mi się, że to odliczy uderzenia, ale jakimś cudem... 18. Zobaczcie. Jak nachodzę na tę planszę, to zmniejsza się liczba do 18. Interesujące. Może trzeba to jakoś... Bo widzę, że tam też lata jakaś taka kopułka, nie? I wydawało mi się, że może to coś tu zmieni. 19. 19 ludzi muszę to zaprowadzić? Może to wielkie coś będzie jak 19? Okej, zobaczmy, co mi się uda teraz tu zrobić. Wow! Okej, jadę windą do góry. Dobra. Przejechałem tutaj na górę. Czy ja mam teraz, kurczę, nie wiem, skolekcjonować 19 typa? O kurczę, dobra, jesteśmy teraz nad 19, ale boję się, że jak tam skoczę, to spadnę i się zabiję. Już mam wrażenie, że czegoś mi tu brakuje jeszcze. Czegoś do skakania. Nie będę na razie ryzykował, zobaczymy, co jest jeszcze z lewej strony. Bo teoretycznie mamy 4 kierunki, tak? Łącznie 6, biorąc pod uwagę, że 3 piętra po dwie strony, nie? Zobaczmy, bo... Może uda się coś zrobić może z tej. Okej. No dobra, no tu mamy kolejnych więźniów. A, tam mamy tego więźnia, którego widzieliśmy wcześniej. Mogę ich zepchnąć. Nie mogę. Nie mogę ich też przesunąć. Interesujące. Nic z nimi nie mogę zrobić. Może na innych piętrach uda mi się zrobić coś, co pozwoli mi ich tutaj uwolnić. No na razie tutaj nie mogę nic. Chyba, no to teraz mogę spróbować skoczyć. A co tam, Aleksander jest odważnym człowiekiem. Nawet gdyby miał poświęcić się dla dobra sprawy, to i tak sprawdzić. Oczywiście, że nie możesz tam doskoczyć. Sorry, Aleksander, no po prostu musiałem sprawdzić, czy nagle okazało się może, że masz jakieś supermoce na przykład. Okazuje się, że nie masz supermocy. Dobrze, a więc nie skaczemy. Sprawdzimy, co jest... No w sumie chodziło mi o to, żeby... O właśnie! Pojechać na sam dół. I zobaczymy, co jest na piętrze w dole dostępnego. Papa! Środkowe piętro. Długo się jedzie w dół. Przyznaję. Chyba jakaś mgła nachodzi.
Czy będzie woda? Nie, nie będzie wody. Idźmy w lewo. Na początku. Okej. Widzę, że jest tutaj jakaś lina, do której muszę doskoczyć. Chwilowo nie jestem w stanie tam doskoczyć. Cały czas mnie ciekawi, co tam bije w te drzwi. O! O, wielki wóz. Prawie jak konstelacja, nie? No nie, naprawdę? Tego też nie mogę przesunąć? Jezus Maria. Ja tu nic nie mogę robić, to jest interesujące. To jest jedno... Pali się jedno światełko z czterech. Może to ma jakiś sens większy? No, nie mogę nic z tym zrobić, kurde. Za chwilę się okaże, że nie mogę nigdzie robić nic. To byłoby wtedy zabawne. Zobaczmy w takim wypadku, co jest jeszcze z jednej strony, w której nie byłem, czyli właśnie tutaj z prawej strony na samym dole. To naprawdę jest ostatnia lokacja, w której nie byłem. Biorąc pod uwagę całą tę tutaj przestrzeń. Więc mam nadzieję, że tutaj wreszcie będę mógł coś zrobić. O! No coś tutaj mogę robić. Co to robi? Aha. Okej. No mamy jeszcze więcej lokacji, widzę. Dobra, to możemy to obrócić, dzięki temu schodzimy niżej. Pytanie, jak bardzo niżej? A już, już się nie... Ło, co? Okej. Okay. No, zawsze musi być jakiś powrót z tego, nie? O, właśnie, jest jakaś drabinka, proszę bardzo. A, do której nie mogę doskoczyć. O! I znowu mnóstwo ludzi. O! I tam mogę władać ich umysłami. Jak nic, muszę zaprowadzić tam 19 typa. Wszystko na to wskazuje, że muszę aż 19 tam ich zebrać. Zobaczmy, czy tutaj coś będzie. Aż mi się wydaje, że nie jestem w stanie za bardzo wytrzymać tego łucami. Ha! A to czyli wygląda na to, że znowu jestem w jakimś takim, powiedziałbym szczerze, impasie. Bo nie wiem, od którego momentu zacząć, od której części, bo każda wygląda na taką... którą nic nie mogę zrobić. Dobra, spróbujemy, wypłyniemy tam najgłębiej jak się da. Może zobaczymy, co tu jest. Dobra, i teraz do góry, do góry, do góry, do góry! Uff! Udało się? Dobra, przepłynęliśmy tutaj, okej. Okay. Tylko co to daje? Co to dało, że tutaj dopłynęliśmy? No ja nie widzę, żebym tutaj cokolwiek uzyskał, pływając tutaj, kurde. No bez jaj. Może jeszcze jedno jest... A, no właśnie, może jeszcze jest jeden przepływ. Okej. Okay. Dawaj, Aleksander, wypływaj. Dobra. Okej, przypłynęliśmy gdzieś jeszcze dalej. Cholerę. Sakra. Ile tutaj jest tych dziwnych przejść? Okej. Okay. No dobra, tutaj wygląda jakby coś już można było robić. Tu rozumiem, że już jest finito. Tu już dalej się nie da, ale na szczęście mamy jeszcze liny. Więc prawdopodobnie będę musiał się pobijać. Pobujać. Stanisław, ty sam się... Poobijasz się zaraz. Jak źle skoczysz. Okej. Okay. Tam są jakieś lampy. Dobra, piękny skok, dobra. Mam nadzieję, że się nie zarwie pode mną teraz. Okej. Okay. No to chyba tu będę w stanie dojść do tego miejsca z umysłami, znaczy z tym kontrolą, z tą kontrolą umysłu. O, właśnie. No i dobra, no to jedźmy. Pyk. O kurde. Serio? Zerwałem się z kabla. I co teraz? Uuu, nowa mechanika. Oni teraz za mną idą! No to tam nie mam czego szukać, to pewne. Wow. Zerwałem się. No właśnie, byłem ciekawy, jak? Jak my tego dokonamy? Czy ja mogę na was wejść? Mogę. Wow, oni potrafią mnie podrzucić. Świetnie, ej, mega. Ej, dobra, dobra, dobra. Widzę, że kolejne ciekawe rozwiązania. Kolejny ciekawy twist wprowadzony do mechaniki. Teraz co zrobić, żeby... Aha, dobrze, uff. Chciałem pomyśleć, co zrobić, żeby ich nie zgnieść. Na szczęście to jest tak zaprojektowane, że spokojnie można ich zabrać ze sobą. Dobra, panowie. Wbijać na pokład. Jedziem. Jedziem, panowie. Jedziem. Tak trochę wystrzeliłem też do przodu. Jestem ciekaw, czy oni idą. Idą. Widzicie, że są... To są... Żeby uciekać, to są zupełnie... Może nie zupełnie, ale to są rzeczywiście różne modele tych postaci. To nie jest tylko jedna postać. Zobaczcie, że jest różnej tuszy, różnej wysokości. O właśnie, tutaj na pewno będę mógł wejść. Ale zanim to zrobię, ja na początku chciałbym przesunąć
przesunąć ten mechanizm, bo wydaje mi się, że skoro nas już jest aż tylu, to damy radę to przesunąć. Dobra, panowie. Ciągniemy! O, właśnie, tak. Proszę bardzo. Jestem ciekaw, czy można wejść tam na górę. O, bo widzicie, tu na pewno będzie można... Może można tam wejść. Nie wiem. To wygląda, jakby było o wiele więcej płaszczyzn tutaj. Może na końcu będę miał władzę nad naprawdę wielką liczbą tego typa. Ale no właśnie, po co mi to przesuwać w takim wypadku? Okej, spróbujemy zrobić coś w tym stylu. Bo mam pomysł, co to może znaczyć. Znaczy, mam taki pomysł wstępny, że może jak tu wskoczę i tam zlecę, to ci ludzie, którzy czekają na mnie tu na dole, pozwolą mi przejść tam dalej. No właśnie, na początku pójdę w prawo, bo wiem, że muszę iść w lewo. Okej, no i cały czas idą pode mną, więc to moim zdaniem wypali. Zejdę tam w tę dziurę i oni mnie przesuną w tamto miejsce. O, tu jest jeszcze jedna kopułka, więc może sprawdzę, czy mogę na przykład tutaj coś odblokować. Nie mogę. Żółty kabel! Widzicie? Żółty kabel. O, oni zaczęli już to prze... O nie. Panowie. Dlaczego panowie to przenieśli? To proszę teraz to przedźwignąć. O nie, no moi drodzy, no kto wam kazał zrobić taką akcję? Wszystko było dobrze przemyślane. I co? I żeście, kurde, schromolili mój pomysł. Było trzeba nie przesuwać tego bardziej. Dobrze, w każdym razie ja to teraz przyspieszę. No dobrze, panowie, nie spierdzielmy tego teraz. Zróbmy to tak, jak powinno być. Proszę bardzo, tak właśnie. Oj, teraz będą do mnie szli, więc i tak będą to przepychać, więc spoko. I teraz poczekają na mnie, bo tam widziałem żółty kabel. Żółty kabel oznacza znowu durszlak, satelitę i inne takie fajne rzeczy. Czyli tutaj w ogóle, żeby było ciekawe, to jest miejsce, gdzie dochodzimy do sekretu. Mocno spoko. Czy jestem w stanie nie jestem w stanie wyrwać tych desek. Okej, dobra, ale może da się dostać inną drogą. Zaraz zobaczymy. Okej, tu ogólnie jest woda. Okej. Jest pomost. Dobra, nie idę tam na razie. Bo mam wrażenie, że coś pomijam tutaj. Znaczy, coś muszę wykombinować, żeby otworzyć to. Ewidentnie jest tutaj żółty kabel. No dobra, ja nie wiem, co tu wykombinować na razie, więc może rzeczywiście pójdę tam, bo... A nóż, kurczę, jednak tam mi się coś przyda. Może uwolnię tam jakichś kolejnych ludzi, którzy pozwolą mi wyłamać te deski na przykład. To byłoby bardzo spoko. Bardzo mile widziane. Coś tam się błyszczy. Tylko nie wiem co. Okej, czy ja jestem w stanie to przesunąć? Jestem, dobra. Co tutaj jest? To jakaś klapa jest. Nie. Tam na górze są typki. Aha! Okej. To znowu jest ta platforma, która pod ciśnieniem skacze. Dobra. Dobra, szykuj się, Aleksander. Będziemy skakać. I hop! O kurde, serio? No, teraz wykombinowałem coś takiego. Co to zmieni? Nie jestem w stanie tego przesunąć, okej. No dobra, może na przykład trzeba będzie skoczyć na to po jakiejś chwili, dobrze to wytimingować. Kurde. Interesujące. Bo samo z siebie to jest w stanie wskoczyć tam wysoko, nie? A może mogę zejść w dół? Nie mogę, a co się stanie jak poczekam? O, po prostu ominie to, dobra, okej. No i co teraz? Dobra, mam inny pomysł. Może trzeba na przykład tę skrzynkę będzie przesunąć, jak to tam pójdzie. Teraz zobaczymy. O! Może coś w tym stylu. O, bo ona teraz będzie wyżej. Nie? Więc może jak będzie teraz wyżej, to będę w stanie teraz doskoczyć. Zobaczmy, czy to ma sens. Tak! To miało sens. O, sorry. Sorry, Zbigniewy, że was tak potraktowałem. Ale potrzebuję waszych, kurczę, zdolności, a raczej waszej siły fizycznej. O, to było ciekawe, zobaczcie, to było naprawdę ciekawe. Czyli zobaczcie, jak z prostych elementów można naprawdę wymyślić całkiem ciekawe zagadki. Jestem naprawdę pod wrażeniem, cały czas jestem pod wrażeniem tego, jak oni tu tak cudownie i sprytnie wymyślają różne rzeczy. Dobra, panowie,
A teraz proszę bardzo mi tu pomóc wyciągać deski. Pięknie. Mam wrażenie, że to jeszcze nie wszystkie. A nie, ja sobie już przejdę. Okej, dobra. Nie mam zamiaru skakać, bo nie wiem na co skaczę. A jest tutaj żółty kabel, który prawdopodobnie zaprowadzi mnie do durszlakowo-satelitowo-minowej konstrukcji. Mam taką przynajmniej nadzieję. Pochodnia. Jestem ciekaw, czy mogę ją brać. O kurczę. Mogę brać pochodnię, no to wezmę. Słyszę psy. A w ogóle to już bocie... Pies się... Okej. Psy się boją ognia, czyli muszę teraz dobrze ich pilnować. O! Kuźwa! No dobra, okej. Ciekawa mechanika. Ciekawa mechanika. Już mieliśmy zabawę światłem. Teraz mamy zabawę pochodnią. Oczywiście, sorry Alek, że cię tak znowu rozszarpały pieseły. Nie planowałem tego. Z drugiej strony jednak... Mam dziwne wrażenie, że ten kabel... No nie mogę tutaj nic zrobić, bo miałem wrażenie, że ten kabel może gdzieś tutaj coś. Tak? Ale ten kabel tutaj nic, że tak powiem. Że tak powiem po prostu. Ale może jeszcze sprawdzimy jedną rzecz. Co się stanie, jeżeli ja pójdę przez wodę? Aha. Okej. Okej, dobra. Nie wiem, czego się śmieję, kiedy mnie rozszarpują Alexa. W każdym razie śmieję się z tego, że rzeczywiście mój plan nie wypalił i od razu gra stwierdziła, nie, nie pójdziesz tam z pochodnią. I nie możemy dopuścić, że po zgaszeniu pochodni nie mógłby ci się zepsuć progres, tak? Więc musimy cię na ciebie wysłać psa. O, w taki sposób to rozumiem. No dobra, więc trzeba uważać. Wynocha pieseł. Wynocha drugi pieseł. Pieseł zaraz będzie więcej. Wynocha. Właśnie, muszę bardzo uważać. Wynocha pieseły! A ty co? Ty też wynocha. O Boże, ile tu ich jest. O, jest mina. A, widzicie. Haha. Kurczę, jak ona jest nieźle chroniona. Kurza mać! A, niech to szlak. Niech to szlak. Kurde. To może być problem z dojściem tutaj. Znaczy, okej, problem problemem, ale to nie będzie zbyt proste. Co w sumie mi się podoba, że wreszcie nie jest coś takiego oczywistego i banalnego. Pomysł jest naprawdę zacny, więc spróbujmy raz jeszcze. Dobra, próbujemy tutaj dojść do tej miny. Próbuję też dobrze timingować ruchy ogniem. Do widzenia. Wynoś się stąd piesełu. Pieseł jeden. Wypad. No teraz pytanie, jak ja jestem, czy ja jestem w stanie wyrwać to tak, żeby mnie zauważyli? Okej, dobra. Wystraszyli się dźwięku miny. Pack Mentality. Tak się nazywa ten achievement, który teraz dostałem. Pack Mentality, czyli mentalność grupy. O, tak? Mentalność paczki. Oczywiście, że pack to chodzi o to, że pack of wolves się mówi. Pack of wolves. Czy pack of dogs, czyli właśnie taka paczka, zgraja, nie wiem, jakoś coś w tym stylu. Tych wilków, psów i innych takich dziwnych stworzeń czteronożnych, tak? Więc spoko, to teraz już mi się nie przyda tutaj pochodnia. No, nawet ją wyrzucił sam, myślałem, że będę musiał sam ją wyrzucić, ale nie, pozbył się jej samoczynnie. Aleksander, dobra, no to widzicie, odkryliśmy kolejny sekret, kolejną znaczkę, kolejną minę. Jest spoko, jestem ciekaw, czy jakieś może, czy jakoś pominąłem po drodze. To jest dla mnie ciekawe, czy gra na końcu nam pokaże, jasne. Czy na końcu nam pokaże... coś związanego właśnie z tym, czy udało nam się w dobry sposób ogarnąć sprawę, prawda, i zebrać wszystkie znajdki, czy będzie gdzieś jakiś indikator, który pokaże nam, jak tam nasz progres. Dobra, czyli tak, dół mamy zaliczone w takim wypadku. Cała zgraja panów idzie ze mną. A może teraz, wydaje mi się, że powinniśmy pojechać na górę. Bo panowie, wydaje mi się, że mi się przydadzą. Szczególnie jeśli chodzi o podrzucenie mnie tam w górę, nie? Więc pojedziemy sobie teraz na górę i pójdziemy w lewo. Zapraszam panowie, przydacie mi się tutaj do otwierania tej klatki, żeby tutaj powiększyć liczbę ziomeczków. Ej, nie, ja nie chcę na górę, proszę panów. Tu proszę mi podnosić tę kratę. Czyżby było mnie za mało? O, serio? Nie mogę ich tylko zrzucić, bo mam nadzieję, że nic się nie stanie, kurczę.
Papa? No nie powiem, było to dość brutalne. Zdecydowanie było to dość brutalne zachowanie, ale rozumiem, że to była jedyna droga, w jaką mogłem uratować ich, więc oni są teraz na środkowym piętrze. Więc sprawdźmy, czy oni są w stanie mnie tak podrzucić, żebym ja tutaj teraz został przerzucony na prawicę. Tak? Zobaczmy. Panowie, do góry. I sru! Pięknie! Dobrze! Przydaliście się do czegoś. Dobra. Jesteśmy teraz... jakiś koleś leży. On jest żywy. Mogę coś... Wow! Mogę go zaciągnąć. Okej. Dobra. Może jednego będziemy musieli po prostu teraz zrzucić. Aha. Jak znam życie, on spadnie idealnie tam na dół i dzięki temu to będzie jeden z tych 19, tak? W ogóle fajny efekt, zobaczcie. Cały czas coś bije tam w te drzwi i wszystko się fajnie właśnie też rusza razem z tym. Okej, widzę, że tu już nic więcej chyba nie mogę zrobić. Nie, tu są jakieś rury, czyli tutaj można było tylko znaleźć, złapać jeszcze jednego. Więc cała reszta, która jest mi potrzebna, wygląda na to, że czeka teraz na środkowym piętrze. Łapcie mnie, dziękuję. Pięknie. Jestem z was dumny, panowie. Dobra, idziemy teraz na środkowe piętro i idziemy w lewo. Dobra, jesteśmy na miejscu i zobaczmy, czy panowie tutaj przeżyli. Mam nadzieję, że nie będę musiał ich taskać. Że oni mają się całkiem dobrze. Aha. No, to jednak... O, dobrze. Dobrze, już myślałem, że jednak średnio, ale oni żyją na szczęście. No, nie, no, bardzo dobrze. Ale mam teraz siłę roboczą, zobaczcie. No normalnie... Jak, kurczę, korpo lider. Dobra, tu teraz trzeba ich tutaj... O nie, 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 panowie. Mówiłem o tym, że to macie podnieść do góry razem ze mną. O tak, pięknie. Zobaczmy, ile tu ich jest. Na pewno jest jeden, który stał blisko, ale tu jeszcze mamy dalej do eksplorowania kolejną część. Okej, panowie, rozumiem, że teraz będzie trzeba mnie tam przerzucić. Sru! Genialnie. O, proszę bardzo, i kolejna... kolejny wózek ludzi. O matko. Dobra. I co teraz? O, panowie, wy musicie jakoś... chyba rozumiem. Tak, ja to muszę dobrze wymierzyć, jak widzicie. Muszę to idealnie dobrze wymierzyć. Czasowo, żeby oni zdali radę się właśnie tutaj przerzucić. Dobra, to wymaga pewnej precyzji. Dobrze. Teraz dobrze, Stanisław, teraz musisz pomyśleć nad timingiem. Raczej Aleksander. Uwaga. Może gdzieś tam jak koło tej żaróweczki. O! A, jednak wcześniej niż żarówka. Dobra, nie, jeszcze tu lećcie. Jednak wcześniej niż żarówka. Tam ta, wiecie, żarówka, która się świeci. To może tak przed żarówką jakoś. Okej. Tak! Haha! Dobrze! Yeah! Pięknie. Jeszcze zbadam ten teren w razie czego, gdyby tutaj był jakiś kabel, ale... Mi się wydaje, że jednak nie ma. Tu jest koniec lokacji. Dobrze. Tu raczej już chyba nie wejdę. No nie, ale pytanie, czy oni mnie tutaj zabiorą na górę? O, zabiorą mnie, świetnie. Znaczy sam się... Dobra, panowie, bez przesady, ja już sobie tutaj poradzę. Jestem ciekaw, ilu ich teraz tu mam. Możemy postarać się policzyć. O, jeden nie ma gaci. Dwóch nie ma gaci. Okej. No jest ich na pewno mnóstwo. Tak w skrócie zaokrąglając pierdyliard. Niektórzy mają kask, niektórzy biega... Zobaczcie, też mam wrażenie, że nie dość, że każdy jest trochę inaczej ubrany, to też jeszcze każdy biega w swój sposób, co jest też niesamowicie... fajnym zabiegiem, że to nie jest, prawda, jeden i ten sam sposób. Różne prędkości też mają, zobaczcie. Fajne. Naprawdę fajnie to jest pomyślane. Więc idziemy teraz, moi drodzy, na prawicę. I zobaczymy, co będzie z tej strony tutaj. Czy to już... No, wydaje mi się, że to już są chyba wszyscy. Skoro teraz już władam umysłem, to raczej powinni być wszyscy. Tak. I prawdopodobnie zostanie jeden. Ta. No i moi drodzy... O, już nawet nie idą tam. Zobaczmy, co skrywa się za tymi drzwiami. Oczywiście jest ich 18, bo ja jestem 19. I co tu było? Mam wrażenie, że będę musiał skakać. Nie! Ej, zobaczcie.
Tam są jakieś wybuchy, ja myślałem, że coś mnie będzie atakować. A tu jednak nie. Wow. Czy to jakaś wojna jest? Ale tu cały czas... O, no właśnie, byłem ciekawy, czy wybuch zrzuci mi kask. Tak właśnie było, nie mogę go już podnieść, już się zepsuł. Właśnie, o co chodzi z tym strzelaniem teraz? Jakieś próby? Powiem szczerze... O kurde. Czyli rozumiem, jak teraz tam pójdę, to spadnę. Dobra, chyba nie chcę próbować, muszę chyba się gdzieś skryć, bo inaczej pewnie mnie zdmuchnie. Tak, na pewno mnie zdmuchnie, bo to pewnie jest... To właśnie o to chodzi. Dobra. Poszło. Biegniesz, Aleksander. Otwierasz klapę. Świetnie. Okej. Okay. I widzę, teraz trzeba to tak zupgrade'ować, że muszę pociągnąć klapę i biec w tym momencie. Dobra, to czekamy na dobry timing. Uwaga, uwaga. Pizg. Dobra, lecisz. Szkoda, że można zrobić jakieś rolki albo jakiegoś skoku. Ale pytanie moje brzmi, co tam wybucha? I dlaczego wybucha? To jest jakieś wyładowanie? Czy oni coś testują? To jest dla mnie intrygujące. Co tam cały czas wywołuje taką eksplozję? Myślałem, że jakiś wielki, paskudny twór będzie z tamtej strony, bije cały czas w te drzwi. A tu się okazuje, że to cały czas coś po prostu wybucha. Cóż to jest? Aha, okej, to zatrzymuje to. Ale niestety jeszcze nie wiem, w której pozycji powinno być, żeby było dobrze. Zatrzymam to gdzieś tam. A nie, o Jezu, jestem dziwny. Przecież to jest przestrzeń. To jest mechanizm, który prawdopodobnie pozwoli mi przeżyć, tak? O, jak jakoś tak to zachowam, to w tym wypadku jak szybko tam wejdę, to mnie ochroni przed pieprznięciem. O właśnie, tak. Dobrze. I teraz wygląda jakbym musiał spróbować to jeszcze raz przesunąć. Ale spróbujemy bez. Choć coś mi się wydaje, że zaraz mnie zdmuchnie. Fuck! O Jezu, ale to nie tylko mnie zdmucha, to mnie po prostu rozmiażdża. W sensie miażdży. Wow. Czyżbym... No dobra, to pytanie brzmi, czy ja tego nie powinienem zatrzymywać w takim wypadku? Jezu, ale to wymagałoby ode mnie niesamowitego timingu. Znaczy, pytanie moje brzmi, czy ja jestem w stanie wejść na tę drabinę w czasie, który pozwoli mi przeżyć. Może zrobimy tak. Zatrzymamy to tu i ja spróbuję jak najszybciej się tam wspiąć. Czy ja jestem w stanie się wspiąć bez pomocy? Chyba nie. Nie! O Boże, to mnie rozrywa na części. Masakra. Czyli jedynym pomysłem, jaki mam teraz, to jest timing. Ja to po to mogę zatrzymać prawdopodobnie. Ja wiem, po co ja to muszę zatrzymywać. Okej, dobra. Mniej więcej to trzeba tak wymierzyć. Po to mogę to zatrzymać, mogę to dostroić do wybuchu. Teraz pytanie, dobra. Zakładam, że to się teraz uda. Dobra. Świetnie. Trochę się zmieniła muzyka. No dobra. Teraz chyba najtrudniejszy fragment. Okej. Mam nadzieję, że to pomoże mi przeżyć teraz. Dobra. Uff, udało się. Dobre, podobało mi się. Naprawdę fajna zagadka kolejna. Aha, dobra, to nie jest ta mina. To jest ten wystrzel. Cały. Ale jak znam życie, muszę zrobić tak. Tak to wtimingować przed ciosem. O! Żeby móc właśnie dostroić ten mój skok. Ale udało mi się za pierwszym podejściem, więc uważam, że jest nieźle. Dobra! Przeszliśmy ten moment. Co się stanie teraz tutaj? O! O kurde, zobaczcie, oni tu... Auć, siedzą! Mogę to przesuwać? Mogę. O Boże. Zobaczcie, mnóstwo... Czy to są ludzie? Ludzie podłączeni do jakichś... Albo to nie są ludzie, ja nie wiem, bo to nie wygląda jak... Wyglądają jak manekiny bardziej. Podłączeni są do jakichś... krzeseł. Boże święty, co tu się dzieje? Niesamowite. Dla mnie też cały czas zagadką jest to...
co to jest za energia? Nie mam pojęcia. Wow! O-o! Okej, okay. Zrozumiałem. Rozumiem swój błąd. Mój błąd polegał na tym, że tam wyszło z szyny. Zobaczcie, że tutaj jest taka szyna, która chroni. Tak, i ja nie zauważyłem, że tutaj tej szyny zabrakło. Muszę poczekać. Muszę poczekać, aż to pieprznie. O, właśnie. Ciekawe jest to, że ta muzyka jest trochę... Shit! Ta muzyka jest nieźle dostrojona do tego, co tu się dzieje. O kurde. No dobra, no podoba mi się to miejsce. Naprawdę jest sprytnie zrobione. Pomysł jest niesamowicie ciekawy. I też są emocje dzięki temu, tak? To pieprznięcie co chwila prawie mnie wyrywa. Wywala, dobra, chyba muszę to zrobić tak, że tu na samym końcu. Okej, okay, i go! Go, panie, tam kawałek ściany odpadł. Dasz radę, Aleksander? Pięknie. Dobra, jestem z ciebie dumny. Bo jest jakieś części tutaj odpadają co chwila. To już dalej nie mogę przesunąć. Okej, okay, tu jest jakiś robot. Okej, okay, teraz trzeba zobaczyć, czy jego ruch jest... Tak, jego ruch jest ustalony. Czyli wiem, gdzie muszę stanąć, nie? Jak tylko pieprznie teraz fala. Jeps! Dobra. Biegniesz, Aleksander. Musisz schować się tutaj. Świetnie. Biegniesz dalej, Aleksander. Wow, to nawet musisz zjechać. Chyba popełniłem błąd. Tak. Muszę w odpowiednim momencie zjechać, żeby uciec z tej lokacji jeszcze. O kurde! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, czekamy na pieprznięcie. Dobra. O! Co? Jak? Aleksander, wyszedłeś za daleko! O chłopie! Weź się ogarnij. Jestem ciekaw, czy jest tutaj achievement za przejście tej gry bez jednej śmierci. To byłoby naprawdę wyzwaniem. Ale gra nie jest jakaś super długa, więc teoretycznie jest to osiągalne. Okej, okay, teraz muszę dobrze wtimingować. Chyba dobrze mi się udało to wtimingować, zaraz zobaczymy zresztą. Pod rurą jestem bezpieczny? Tak. Okej, okay, tu jestem bezpieczny. Idziemy dalej w takim wypadku. No i chyba tu już jest bezpiecznie, czy jeszcze nie? Nie. Ni cholery. Trzeba uważać. Nie. Już nie czuję tej akcji, nie czuję tego powiewu energii, tego uderzenia, czymkolwiek ono było. No dobra, to mam jakąś kolejną windę, więc moi drodzy, wydaje mi się, że to wystarczy na ten odcinek. Czyli widzieliśmy jakąś taką akcję z jakimiś eksplozjami energii, widzieliśmy, że w grupie siła tak naprawdę. Więc jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. I już niebawem kontynuujemy dalej przeprawę Aleksandrem, zjedziemy sobie tą windą w dół i zobaczymy, co nas czeka na dole. Więc ode mnie jak zawsze wielka piona, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym epizodzie z Inside już niebawem. Cześć!